Znajdujemy się na terenie aresztu śledczego w Choszczynie. Jednostka ta została zbudowana przed II wojną światową. Na krótko po II wojnie światowej budynki zostały zorganizowane jako więzienie karne dla mężczyzn. Następnie dzieje jednostki wyglądały bardzo różnie. Przez blisko 10 lat było tutaj zlokalizowane więzienie dla kobiet. Potem również jednostkę rozwiązano, aż ostatecznie w roku 1977 powołano ponownie do życia jako już areszt śledczy. Znajdują się tutaj trzy oddziały mieszkalne. Mamy pełną gamę, pełne spektrum grup osadzonych, to znaczy odbywają tutaj karę zarówno recydywiści, jak i dorośli odbywający karę po raz pierwszy, a także młodociani. Jednostka jest jednostką oczywiście dla mężczyzn. Pod jednostkę podlega również oddział zewnętrzny, który jest zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego. Oddział zewnętrzny mieści się przy ulicy Matejki 3 w Choszczynie. Aresztem śledczym kieruje dyrektor aresztu, natomiast oddziałem zewnętrznym kieruje wyznaczony przez niego kierownik oddziału zewnętrznego. Areszt jest zorganizowany jako zakład karny typu zamkniętego. Przed aresztem śledczym w Choszczynie stoją zadania związane z resocjalizacją, to znaczy z przywróceniem do społeczeństwa osób, które tutaj trafiają. Nie jest to łatwe zadanie. Na szczęście dysponujemy bardzo profesjonalną kadrą, funkcjonariuszami, którzy są doświadczonymi funkcjonariuszami, osobami, które znają się na tym wyjątkowo ciężkim fachu. W następnych kilku zdaniach postaram się przybliżyć Państwu, jak funkcjonuje cała jednostka. Oprowadzę również Państwa po pionie administracyjnym, opowiem, jakie mamy działy w areszcie śledczym. Zapraszam Państwa również do zobaczenia oddziałów mieszkalnych, celi mieszkalnej, świetlicy oraz budynku penitencjarnego. Znajdujemy się w części administracyjnej budynku w areszcie śledczym w Choszczynie. Są tutaj biura takich działów jak na przykład dział finansów, dział kadr, dział ewidencji, dział penitencjarny. Zapraszam Państwa do obejrzenia, jak wygląda praca administracyjna w areszcie śledczym w Choszczynie. Za mną znajduje się biuro kierownika działu penitencjarnego. Sprawuje on nadzór nad pracą funkcjonariuszy pełniących służbę w tym dziale. W areszcie śledczym w Choszczynie pracuje 7 wychowawców i psycholog. Tutaj mamy biuro kadr, w którym pracuje 2 funkcjonariuszy. W areszcie śledczym w Choszczynie obecnie pracuje 98 funkcjonariuszy, 7 pracowników cywilnych. Mamy 15 kobiet, z czego 12 kobiet pracuje w mundurze. Wszystkie osoby chętne do pracy w służbie więziennej zapraszamy na stronę www.sw.gov.pl oraz na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie, gdzie zamieszczamy oferty pracy. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby młode i wykształcone z chęcią podjęcia pracy. Motywuje ich tutaj przede wszystkim stabilizacja finansowa oraz dogodne prawa emerytalne. Praca w mundurze wiąże się z dużym prestiżem. Obsługą spraw finansowych zarówno osadzonych w areszcie, jak i funkcjonariuszy zajmuje się dział finansowy, w którym pracują 4 osoby. Jednym z ważniejszych działów w areszcie śledczym jest dział ewidencji. Zajmuje się on m.in. obliczaniem kar, przyjmowaniem i zwalnianiem osadzonych, a także obsługą tymczasowo aresztowanych. Obecnie znajdujemy się przed najważniejszym pomieszczeniem w areszcie. Jest to sekretariat, a w tym sekretariacie jest biuro dyrektora jednostki, który jest przełożony wszystkich funkcjonariuszy. Tak jak w każdym dużym zakładzie pracy, swoje biuro musi mieć również główny księgowy. Znajduje się ona za tymi drzwiami. Piętro wyżej mamy biura działu kwatermistrzowskiego, działu zatrudnienia oraz komórkę organizacyjno-prawną. Znajduje się tam również obszerna świetlica, w której funkcjonariusze mają swoje odprawy i szkolenia.
Również swoje biuro ma tam informatyk, jest tam również pomieszczenie serwerowni. Za tą kratą znajduje się wartownia. Pełni tutaj służbę dowódca zmiany oraz inni funkcjonariusze działu ochrony. Znajduje się tutaj również centrum monitoringu oraz elektroniczna centrala sterowania kratami. Zapraszam do obejrzenia pracy kierownictwa działu ochrony. Z bloku administracyjnego przeszliśmy do budynku penitencjarnego. Zapraszam do obejrzenia, jak wygląda pierwszy oddział aresztu śledczego w Choszczynie. Na oddziale pierwszym osadzeni są zarówno mężczyźni recydywiści, jak i mężczyźni dorośli odbywający karę po raz pierwszy, a także młodociani. Każda z cel oddziału jest ponumerowana oraz pod numerem znajduje się metraż celi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdego osadzonego musi przypadać co najmniej 3 m² powierzchni celi mieszkalnej. Zapraszam Państwa do obejrzenia pozostałej części oddziału mieszkalnego, a także do mojego biura, do biura wychowawcy. Cela przejściowa. Klatka schodowa, która prowadzi na drugi i trzeci oddział. Poniżej znajduje się łaźnia, w której skazani zażywają kąpieli. Za tymi drzwiami mamy drugi plac spacerowy. Odbywają się tutaj spacery. Tutaj znajduje się siłownia. A to jest biuro wychowawcy pierwszego oddziału. Praca wychowawcy na każdym z oddziałów penitencjarnych głównie polega na indywidualnym traktowaniu każdego z osadzonych. Każdy wychowawca doskonale zna swoją grupę wychowawczą. Musi on odpowiednio dobrać skład osobowy celi. Bardzo istotnym kryterium przy osadzaniu osadzonych jest niedopuszczenie do wzajemnej demoralizacji. Jak wiadomo, spektrum osadzonych jest najróżniejsze w naszej jednostce. Są zarówno osadzeni, którzy są skazani na karę 25 lat pozbawienia wolności, jak i na przykład ci, którzy odbywają karę roku lub mniej. Jednym z głównych zadań wychowawcy jest odpowiedni dobór składu osobowego celi. Naturalnie są do tego odpowiednie kryteria, to znaczy na przykład wiek, no i oczywiście podgrupa klasyfikacyjna. Tak jak już wspomniałem, na pierwszym oddziale aresztu śledczego w Choszczynie karę odbywają zarówno recydywiści, jak i odbywający karę po raz pierwszy, a także młodociani. Odpowiedni dobór grup spacerowych lub grup, w których organizowane są zajęcia KO, nie dopuszcza do wzajemnego demoralizowania się osadzonych. Jednym z głównych zadań każdego z wychowawców jest wzbudzanie woli do kształtowania społecznie pożądanych postaw wśród osadzonych. Każdy wychowawca ma do tego różne narzędzia. Jednym z podstawowych oddziaływań są kontakty z rodziną osadzonych. Każdy z osadzonych przebywający w zakładzie karnym lub też areszcie śledczym ma prawo do widzeń. Jest to prawo niezbywalne. W przypadku zakładu karnego typu zamkniętego, jakim jest areszt śledczy w Choszczynie, udziela się 2 widzeń w miesiącu, za wyjątkiem osadzonych młodocianych, którzy mają jedno widzenie dodatkowo. W naszej jednostce prowadzona jest pełna gama programów sprzyjających readaptacji społecznej. Są to programy organizowane zarówno na terenie aresztu śledczego, jak i na terenie oddziału zewnętrznego mieszczącego się przy ulicy Matejki 3. Jednym z najważniejszych programów jest program Powstrzymaj złość i agresję, prowadzony przez dyplomowanego terapeutę. Jest on skierowany dla skazanych odbywających karę w związku z przestępstwami polegającymi na używaniu przemocy fizycznej oraz na znęcaniu się nad członkami rodziny. Program jest organizowany cyklicznie od wielu lat i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Na oddziale zewnętrznym skazani uczestniczą w programie sprzyjającym readaptacji społecznej Aniołki. Wykonują oni wtedy rękodzieło w postaci odlewów gipsowych, następnie kolorują te odlewy. Całość jest przekazywana na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się aukcje podczas przeprowadzanego corocznie finału tej szlachetnej akcji. Dzięki temu skazani zasilają konta fundacji znaczącymi kwotami pieniędzy. Jak co roku, każdy z osadzonych dostaje dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo w tym programie. Tak jak w każdej jednostce, organizujemy również szereg innych programów sprzyjających adaptacji społecznej. Są to m.in. programy Po nitce do kłębka, Dopłynąć do brzegu, gdzie nasz kolega Major Sieńko, dyplomowany instruktor pływania, uczy osadzonych na pływalni technik pływania. Koleżanka z trzeciego oddziału prowadzi program ekologiczny, wiedzy ekologicznej, również cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Program ma na celu propagowanie postaw proekologicznych, ochrony środowiska. Celem wyeliminowania pewnych barier wychowawcy pełnią służbę w odzieży cywilnej, podobnie jak psycholog oraz służba zdrowia. Wychowawca jest osobą, do której skazany bardzo często przychodzi, aby załatwić swoje prywatne sprawy. Jest niejako łącznikiem ze światem zewnętrznym. Pomaga w rozwiązywaniu na przykład ważnych problemów rodziny. Skazani bardzo często przychodzą do wychowawców celem również zorganizowania sobie na przykład pracy. Praca jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji, jednym tak naprawdę z najważniejszych. To wychowawca ocenia predyspozycję oraz motywację skazanego do podjęcia zatrudnienia. To wychowawca wskazuje osadzonym drogę zawodową, jaką mogą podjąć. To wychowawca również może wskazać na nauczanie. W warunkach zakładów karnych są organizowane szkoły i każdy z osadzonych może uczestniczyć w nauczaniu, jeżeli posiada odpowiedni stopień wykształcenia. Najbliższa szkoła znajduje się w zakładzie karnym w Stargardzie Szczecińskim. Osadzeni przebywający tam mogą na przykład zdobyć zawód ślusarza. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem wśród osadzonych z naszej jednostki. Naturalnie każdy wychowawca prowadzi dokumentację osobopoznawczą w postaci akt. Akta te dzielą się na kilka rozdziałów. Zawierają one najważniejsze informacje dotyczące osadzonych w podległych grupach wychowawczych. Jak w każdej jednostce penitencjarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest z kodeksem karnym wykonawczym, panuje tutaj system kar i nagród, pod który podlegają wszyscy osadzeni. Oczywistym jest, że w momencie, kiedy osadzony zachowuje się pozytywnie, kształtuje odpowiednio swoją osobowość, wyraża wolę do podjęcia współpracy, chce odbywać karę, na przykład w systemie programowanego oddziaływania, jego postawa i ogólne zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń, zasługuje on na wyróżnienie. Jeżeli skazany zachowuje się niewłaściwie i nie przestrzega obowiązujących norm i przepisów, nie stosuje się do regulaminu, no może być również karany. Niestety zdarza nam się również wymierzać surowe kary dyscyplinarne. Naturalnie kara musi być odpowiednia do przekroczenia. Nie możemy sobie też pozwolić na to, aby kara godziła w względy zdrowotne osadzonego. Ogólnie odbywanie kary pozbawienia wolności musi być prowadzone w sposób humanitarny. Nie możemy pozbawić osadzonych ich niezbywalnych praw lub ewentualnych swobód obywatelskich. Mają oni możliwość korzystania z aparatów telefonicznych, które znajdują się na każdym oddziale. Mogą oni oglądać telewizję. Ostatnią nowością jest udzielanie, można to nazwać, widzeń za pomocą komunikatora internetowego Skype. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie w przypadku, gdy rodziny osadzonych lub osoby bliskie zamieszkują daleko i nie zawsze dysponują możliwością przyjechania na widzenie. Widzenia odbywają się w soboty i w niedzielę, zarówno w areszcie, jak i na terenie oddziału zewnętrznego. Oczywiście widzenia również są pewną formą oddziaływania na skazanych. Odpowiednie kontakty z rodziną, utrzymywanie dobrych, ciepłych relacji pozytywnie wpływa na osadzonych. Należy pamiętać o tym, że po wyjściu każdy z osadzonych gdzieś się musi udać, najczęściej udaje się do domu. W związku z powyższym utrzymywanie odpowiednich kontaktów z rodziną jest bardzo istotnym elementem resocjalizacji. Trudno mówić o skutecznej resocjalizacji bez kontaktów, bez wsparcia z rodziną i tym również zajmuje się wychowawca. Wychowawca bardzo często rozmawia z rodzinami. Oczywiście informacji na temat pobytu może udzielić tylko za zgodą podległego mu osadzonego. Taka zgoda jest w formie pisemnej. W momencie, kiedy taka zgoda jest wyrażona, wychowawca może omawiać sytuację prawną, zachowanie skazanego z rodzinami, z członkami
najbliższej rodziny. Błędem jest myślenie o odbywaniu kary tylko i wyłącznie jako o izolacji. Naturalnie izolacja jest nierozłącznym elementem odbywania kary pozbawienia wolności. Natomiast kara ma na celu szereg innych bardzo ważnych zadań. Głównym zadaniem jest kształtowanie w osobie osadzonej woli do kształtowania społecznie pożądanych postaw. Człowiek osadzony w więzieniu musi zrozumieć, że popełnił przestępstwo, za każdym przestępstwem kryje się ofiara. Natomiast ludzie jako społeczeństwo są zobowiązani do tego, żeby tego człowieka naprawić, żeby tego człowieka odpowiednio wychować. Trudno też mówić ogólnie o osadzonych jako o jednej określonej grupie ludzi. Są to ludzie z najróżniejszych warstw społecznych, zarówno ludzie majętni, jak i ludzie biedni, zarówno ludzie bardzo dobrze wykształceni, jak i ludzie z pewnymi deficytami edukacyjnymi. Każdy wychowawca musi odpowiednio opracować metody pracy z takimi grupami. Te grupy osadzonych również muszą być odpowiednio dobierane do siebie, aby pewien poziom pracy był wyrównany. Pełnienie służby w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, nie jest lekkie. Wymaga ona odpowiednich predyspozycji, na pewno zdolności analitycznego myślenia, ale potrafi również odwdzięczyć się odpowiednio. Niejednokrotnie spotykamy naszych byłych pensjonariuszy, kiedy są już ojcami, kiedy spacerują z matkami, z dziećmi, a pamiętamy ich jako osoby, które przybyły do jednostki, jako osoby z tak zwanego marginesu społecznego. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że nasza skuteczność to 100%, ale robimy wszystko, aby ta skuteczność z roku na rok była coraz większa. Jest to naprawdę cieszące w momencie, kiedy możemy spotkać osobę, która odbywała kiedyś karę pozbawienia wolności, potrafi porozmawiać, zapytać się, co słychać. Czasami bardzo często się osadzeni pytają, czy pracuje jakiś funkcjonariusz, czy już odszedł na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę w tej pracy ten dobry, pozytywny element dodaje wiary w to, że to, co się robi, ma sens, jest pozytywne, jest potrzebne. Dlatego też myślę, że areszt śledczy, funkcjonując w takim mieście jak Chorzcz, jest bardzo ważnym elementem całego społeczeństwa. Tak naprawdę wiemy, że ta jednostka znajduje się w centrum miasta, pracuje tutaj 98 osób. Te osoby oczywiście mają rodziny. Przewija się tutaj również wiele osób, które są osadzane w areszcie śledczym. Są odwiedzane przez rodziny. Wiemy, że Chorzcz jest miastem, które w taką jednostkę jest wyposażone i ta jednostka na pewno jest potrzebna. Obecnie znajdujemy się w biurze wychowawcy pierwszego oddziału. Pełnię tutaj służbę ja jako wychowawca liniowy oraz kolega, który jest wychowawcą do spraw postpenitencjarnych. Zapraszam Państwa do odwiedzenia również oddziału drugiego oraz oddziału trzeciego. Tak wygląda biuro wychowawcy oddziału drugiego, kolega w pracy. Tutaj mamy rękodzieło wykonane przez osadzonych. Również w ramach programu resocjalizacyjnego Sztuka składania origami. Obecnie znajdujemy się na trzecim oddziale aresztu śledczego. Zapraszam Państwa do obejrzenia, jak wygląda przeciętna cela, w której odbywają karę skazania. Jest to cela czteroosobowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na każdego z osadzonych przypadają co najmniej 3 metry kwadratowe powierzchni. Osadzeni mają celę wyposażoną w niezbędny sprzęt kwaterunkowy w postaci łóżek, taboretów, stołu, przy którym spożywają posiłki. Mogą mieć również indywidualny wystrój tej celi, naturalnie za zgodą naszych przełożonych. Cela może również być wyposażona na przykład w obiekty kultury religijnego, takie jak na przykład krzyże lub inne wedle wiary, tak jak widać tutaj. Skazani są zobowiązani do utrzymywania odpowiedniej czystości w celi, odpowiedniej schludności. Również są zobowiązani do dbania o mienie. Nie mogą oni niszczyć tego mienia, bo podlega to karaniu dyscyplinarnemu. Każda cela w areszcie śledczym jest wyposażona również w kącik sanitarny, miejsce, gdzie załatwia się niezbędne potrzeby fizjologiczne. Skazani mają dostęp oczywiście do bieżącej wody, mogą mieć swoje kosmetyki. Kosmetyki mogą również kupować w kantynie aresztu. Skazani w celi mogą posiadać odpowiedni sprzęt elektroniczny w postaci np. telewizora albo elektronicznej konsoli do gier.
Jest to ich własność prywatna, nie jest to własność jednostki, czyli nie jest to standardowe wyposażenie celi. Są odpowiednie kryteria, aby zezwolić na posiadanie tego sprzętu. Mianowicie ewentualne gry elektroniczne nie mogą mieć możliwości łączenia się z siecią internet. Telewizory również pozbawiane są możliwości korzystania z telegazet z uwagi na to, że może dojść do niepożądanego kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Na oddziale trzecim znajduje się również świetlica, w której skazani biorą udział w zajęciach sportowych. Zapraszam do obejrzenia, jak to wygląda. Nie jest to duże pomieszczenie, natomiast jest ono wyposażone w takie niezbędne sprzęty do tego, żeby skazani mogli sobie to aktywnie czas spędzić. Jest tutaj stół bilardowy, stół do piłkarzyków. Odbywają się tutaj również nabożeństwa. W każdą niedzielę nasz kapelan aresztowy przychodzi tutaj. Skazani według swoich upodobań zgłaszają się do wychowawcy. Wychowawcy poszczególnych oddziałów sporządzają grafiki uczestnictwa w nabożeństwie. I osadzeni są doprowadzani tutaj. Tutaj odbywa się msza święta. Ten stół wtedy jest zakryty taką odpowiednią narzutą. Przychodzi ksiądz, przynosi swoje niezbędne narzędzia. Osadzeni na taboretach siedzą tutaj i odbywa się wtedy nabożeństwo. W tym pomieszczeniu znajduje się biblioteka aresztu. Nie jest to duże pomieszczenie, natomiast w zupełności wystarcza ono do zorganizowania takiej podstawowej komórki bibliotecznej. Główny księgozbiór znajduje się, tak jak już wspomniałem, w budynkach oddziału zewnętrznego przy ulicy Matejki. Funkcję bibliotekarza sprawuje jeden z naszych podopiecznych. Jest to skazany, który jest zatrudniony nieodpłatnie jako bibliotekarz i obsługa radiowęzła. Radiowęzeł jest zorganizowany w biurze wychowawcy trzeciego oddziału i tam nadawane są wszelkiego rodzaju audycje kulturalno-oświatowe. Jest również transmisja radia. W każdej z cel znajduje się głośnik, gdzie skazani mogą korzystać z tego radiowęzła, słuchać. W całej jednostce rozmieszczone są m.in. takie plakaty, które mówią o możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Od kilku lat funkcjonuje to w Polsce. Jest to skierowane dla osadzonych, którzy mają nie więcej niż rok pozbawienia kary pozbawienia wolności. I nie mogą to być wielokrotni recydywiści. Polega to na tym, że jest robiona pewna ekspertyza technologiczna, czy w miejscu zamieszkania osadzonego istnieją warunki techniczne do tego, aby mógł funkcjonować w tym systemie dozoru elektronicznego. Po dokonanych pomiarach sąd zwraca się do naszej jednostki o opinię o skazanym. Jeśli nie ma przeciwwskazań, opinia kształtuje się pozytywnie, może on odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, to znaczy przebywa wtedy w domu, jest wyposażony w takie odpowiednie urządzenie i w godzinach określonych i ustalonych wcześniej może on na przykład wychodzić do pracy. Naturalnie podlega on wszelkim rygorom kary pozbawienia wolności, to znaczy nie może na przykład spożywać alkoholu, czy też nie może oddalać się poza wyznaczony teren i w określonych w tych ustaleniach godzinach. Cieszy się to dużym zainteresowaniem również u osadzonych. Regularnie wydawane są wnioski o to, aby z takiego systemu dozoru elektronicznego można było korzystać. Zresztą ten plakat bardzo wymownie pokazuje, gdzie można się znaleźć, żeby nie odbywać kary akurat tutaj. W starym skrzydle trzeciego oddziału aresztu śledczego jest zorganizowana służba zdrowia. Jest tutaj również odpowiednia cela. Jest to pomieszczenie, w którym odbywają karę skazani, którzy są chorzy. Zapraszam. Tak wygląda to pomieszczenie. W momencie, kiedy zachodzi potrzeba izolowania chorych osadzonych, są oni umieszczani tutaj. Jest tutaj również kącik sanitarny, oczywiście ciepła woda. Bardzo często w przypadku poważnych chorób zakaźnych osadzeni muszą być izolowani od innych. Nie możemy dopuścić do tego, aby w przypadku chociażby gruźlicy choroba rozniosła się. W związku z powyższym to pomieszczenie jest niezbędne do naszej pracy. Decyzję o umieszczeniu w tym pomieszczeniu podejmuje oczywiście służba zdrowia.
Jak w każdym areszcie czy też w zakładzie karnym zorganizowana jest również służba zdrowia. Podobnie jest tutaj na trzecim oddziale. Za tymi drzwiami znajduje się gabinet zabiegowy oraz gabinet lekarza. W dziale służby zdrowia pełnią służbę dwie koleżanki, kobiety, pielęgniarki. Są one oczywiście funkcjonariuszami oraz jest pani lekarz, która jest pracownikiem cywilnym. Mamy również gabinet stomatologa. Pan stomatolog również jest pracownikiem cywilnym i w przypadku odpowiednich potrzeb przyjeżdża i leczy skazanych. Skazani są pod stałą opieką służby zdrowia. Mają w zasadzie nieustanny dostęp do wszelkich usług z tym związanych. Naturalnie w momencie, kiedy nie ma możliwości wykonania danego zabiegu medycznego z uwagi na przykład na ograniczenia sprzętowe, na wyposażenie pomieszczeń służby zdrowia, dany osadzony może być przetransportowany niezwłocznie do najbliższego szpitala pod konwojem funkcjonariuszy celem podjęcia niezbędnych zabiegów i czynności medycznych. Obecnie znajdujemy się w dyżurce funkcjonariusza działu ochrony, w dyżurce oddziałowego. Pan oddziałowy zajmuje stanowisko pracy, stale współpracuje również z wychowawcą. Jest to jedna z najważniejszych funkcji w dziale ochrony, wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością. Każdy z oddziałowych doskonale zna skład osobowy cel, zna wszystkich osadzonych. Oczywiście musi się stosować również do zaleceń związanych z rozmieszczaniem, musi rozpoznawać środowisko skazanych. No jest to osoba, która jest, można powiedzieć, takim funkcjonariuszem liniowym, jednym z najważniejszych. Stała współpraca z wychowawcą naturalnie powoduje, że te oddziaływania resocjalizacyjne są odpowiednie, na wysokim poziomie. Skazani również wiedzą, że w każdej chwili do oddziałowego mogą zgłaszać się ze swoimi potrzebami. Służba w dziale ochrony pełniona jest w systemie dwuzmiennym, to znaczy służba dzienna jest od 7 do 19, natomiast służba nocna jest od 19 do 7. Nieustannie ktoś znajduje się na oddziale. Osadzeni, tak jak już wspominałem, wiedzą, że zawsze jest ktoś, kto ich obserwuje lub też ktoś, kto może im pomóc w danej sytuacji. I tak jak już mówiłem, funkcja oddziałowego jest ściśle powiązana również z funkcją wychowawcy. Wychowawca i oddziałowy są jedną drużyną, grają tak naprawdę do, można powiedzieć, do jednej bramki. Istotne jest to, żeby te relacje między nimi były właściwe, bo to znacznie ułatwia zabezpieczenie wszystkich osadzonych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki.